Nowe rzeczy na horyzoncie, z ciekawostek, jeszcze dla najbardziej osób, które są najbardziej tutaj aktywne do końca, bo jeszcze mamy 120 osób. I będzie konkurs, pamiętajcie, bo jeszcze nie skończyliśmy. Pierwsza rzecz, ciekawostka. Wejdziemy sobie na stronę DJI i pokażę wam jeden z większych paradoksów ostatniego czasu. DJI.com. Paradoks polega na tym, że szykowana jest premiera tych produktów DJI spod znaku FPV. Czyli nowe gogle plus nowy wkład i nowa aparatura. I teraz jesteśmy na stronie i zobaczcie, przejdziemy sobie na systemy FPV. I to jest strona, gdzie jesteśmy zarejestrowani na Polskę, tak? Zalogowani jako użytkownicy w Polsce. Spróbujmy przejść do strony sprzedażowej. I tutaj już się zaczynają nam pewne rzeczy różnić. Jeżeli chodzi o system DJI w Polsce dostępny, czyli kupujemy go w Holandii, w Niderlandach, mamy tak, gogle numer 1 niedostępne, ale nie ma gogli numer 2 i one są out of stock. Teraz, żeby było ciekawiej, przejdziemy sobie na Stany Zjednoczone i tutaj wydawało się, że będzie coś lepiej z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych już dwóch gości, mianowicie Joshua Bardwell i Paul Nerkula, tak? Nerk FPV, pokazywali już gogle V2. Dwóch Amerykanów już na YouTubie pokazało gogle V2, wersję drugą. Natomiast w Stanach na stronie, zobaczcie, jesteśmy United States, English, waluta US Dollars i nadal nie mamy V2, ale czy możemy kupić wersję pierwszą? Nie. I tak jest od listopada, ten stan. I teraz, żeby dodać pikanterii, uwaga, przechodzimy na stronę Hongkongu. Tu jest strona hongkońska po angielsku, żeby było ciekawiej. I patrzymy sobie na sprzedażówkę systemów FPV i co się dzieje na stronie hongkońskiej w FPV. Są gogle V2 i co można je kupić? Zobaczcie, shipping free, opisana specyfikacja, możemy sobie je dodać do karty. W tej chwili dodałem. Możemy je sobie zakupić z dostawą Hongkongu. I co jeszcze jest ciekawe, że tutaj jest pełna specyfikacja tych gogli. Co jest w tym naszym zakresie dostawy? Jaka jest specyfikacja? Między innymi tutaj mamy trochę większą rozdzielczość, mamy częstotliwość dodaną 2,4 giga, czyli nowy system będzie działał na 2,4 giga. Widzicie, bo to jest to. Only supports 5.8, jeżeli używamy z dotychczasowymi jednostkami, ale częstotliwość 2,4 giga będzie stosowana dla nowego systemu DJI. To, o czym wiemy jeszcze, to jest częstotliwość odświeżania jest większa, bo jest 144, gdzie to było, a tam wcześniej mieliśmy 122. Jest też akumulator dodany. Tego nie było, trzeba było zasilać sobie z pakietu lipo zewnętrznego i taki kabel długi sterczał nam zwykle. Ale też rozdzielczość będzie 810p. Do tej pory mamy 720p dla tej transmisji do gogli DJI, a teraz z tym nowym kładem będzie 810. Niewielka różnica, ale jednak do przodu. I karta. Wcześniej można było stosować kartę do zapisu DVR 128 giga, a w nowych goglach nawet 256 giga. I ta częstotliwość odświeżania jest większa, też 144. Różnice niewielkie, natomiast będzie kompatybilny z tymi jednostkami, które do dzisiaj latają, więc pod tym względem fajne. I tutaj premiera bez premiery, mamy produkt, nie ma go dostępnego, albo nie ma produktu, ale możemy go już kupić. Oficjalnie tego produktu jeszcze nie ma w Hongkongu, co ciekawe. Także niezły temat i wiele osób właśnie o tym mówi, że DJI tak długo zwleka z wprowadzeniem tego na rynek. Nie wiadomo, o co chodzi, może jakieś elementy są amerykańskie, może przepisy unijne, chociaż one tego nie zawierają, może na cały kład chcieliby zrobić certyfikację, kto wie. My jeszcze na ten temat niewiele więcej wiemy. To co wiem, przekazałem wam w tej chwili. W każdym razie sytuacja jest dosyć ciekawa i pomimo, że gogli nie ma i tego systemu FPV, to już można je zamówić w Hongkongu. Jak to, kogoś mamy w Hongkongu, to widzicie, że to jest do zrobienia. Trzeba pamiętać, że DJI jak sprzedaje produkty regionalnie, to tam jest też gwarancja i jest też serwis
I teraz jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, bo sobie zapomniałem. Zobaczcie, co się stanie, jak przeniesiemy się z Hongkongu na Polskę. Zmieniamy tutaj kraj na Poland. To jest to? Not available in your country region. Czyli my jeszcze nie możemy tego kupić oficjalnie. Niesamowite, nie? Są gogle, ale nie dla wszystkich. I dlaczego Hongkong? Może to jest dla nich jakiś ośrodek doświadczalny, czy traktują to w ten sposób. OSD. Coś tutaj chyba źle powiedziałem. To przepraszam, jak coś pomyliłem, to nie szkodzi. Ale ważne, że istota sprawy jest jest powiedziana. Czy ta cena za gogle to serio? Wiesz co, ta cena to jest pewnie w jakichś hongkońskich dolarach, ale mówi się, że to będzie cena dosyć spora, bo pewnie z 560-70 euro. Cena nie jest mała. Na stronie DJI ja kupuję bez VAT-u, bo można tak zrobić, że jest takie oświadczenie na stronie DJI, że wypisujesz, że masz działalność gospodarczą, podajesz NIP. Nie pamiętam, czy ja podawałem też rejestrując całe dane firmy, czy tylko NIP, ale w każdym razie mogę kupić je bez VAT, te gogle, dlatego kupuję je na stronie DJI. I druga rzecz, że mam punkty afiliacyjne, bo jak na przykład przygotowuję tutoriale na temat DJI Care i pod każdym filmem mam taką uwagę, pamiętaj o DJI Care, to mi się tam zbiera po 2,5 euro, także mam tam już prawie 200 euro. Z tej nowej puli punktów afiliacyjnych, także jestem w stanie kupić bez VAT-u jeszcze 200 euro mniej od tej ceny wyjściowej. Jak się pojawią te gogle, to je kupię. Zastanawiałem się nad całym zestawem, ale nie widzę dlatego, na dzisiaj nie widzę po prostu uzasadnienia, żeby nabyć taki cały zestaw DJI FPV. Moim zdaniem to radio nie ma takich możliwości jak na przykład Tango i Crossfire, jeżeli chodzi o kłada, kto wie, co on będzie potrafił, natomiast jeżeli to będzie tylko jeden kład, ten 5-calowy, on nie za bardzo nadaje się do latania blisko ludzi. A już te maluchy, tutaj można latać i tu. Tylko tutaj trzeba uważać oczywiście na wiatr, chociaż Protek jest mocniejszy. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, frekwencja, tak, to jest spoko. Ale wydaje mi się, że właśnie 5.8 zostaje dla tych istniejących, natomiast 2.4, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cena jest wysoka, ale jakość też jest wysoka i nie mają konkurencji, o tym trzeba pamiętać. Nikt nie zainwestuje tyle kasy. Badania i rozwój, Fat Shark ma teraz Shark Bites, ale nie ma tak dobrego zasięgu jak DJI. I co nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze jedna rzecz. Orka też jest niezła, ale też kosztuje kupę kasy. Nie ma takiego rozwiązania sensownego. To znaczy, tego typu rozwiązania nie są tanie. Trzeba się umówić, bo to jest rynek wąski odbiorców, a jednocześnie koszty trzeba ponieść jako producent, więc oni tego tanio nie puszczą. Waluta hongkońska jest inna niż w Polsce, więc to jesteśmy tego świadomi i tyle. FPV footage for this fun little vlog of me and my sister hanging out, and also we're making a video about the DJI Pocket 2. Jane's in charge of that, so. Oh yeah. Whoa. I have a tendency to like to go fast. I need to change my controllers to be like Xbox. Oh. I have my controls switched up to be like that of Xbox. I'm gonna get nice and high so I can't hit trees. Ooh, there's some snow. Oh, I started leaning forward. What is this thing? Dude, Jane, there's like a military obstacle course thing. Oh my gosh. Oh my gosh, I keep almost falling over. Oh, this is so cool. Oh.
We did it. We flew. We're out of batteries already.